Proroctwo do Polski, Cindy Jacobs. Ja wzbudzę wielką i potężną armię. To będzie największa armia modlitewna, jaką widział świat. Ona będzie burzyć warownię bałwochwalstwa. Pan mówi, nie mówcie, że żniwo jest dopiero za 4 miesiące, bo pola są już białe do żniwa. Nie ma dla mnie niczego niemożliwego. Ja wzywam Polaków, żeby powstali. Tak jak stawialiście opór Hitlerowi, to stawcie opór diabłu, a on ucieknie. Dlatego, że ja dałem wam namaszczenie, żeby stawiać opór wrogowi tego narodu. Wy jesteście moim ruchem oporu i będziecie stawiać opór dzieciom ciemności. Bo szatan boi się polskich chrześcijan i będzie stawiać opór diabłu w całej Europie na Bliskim Wschodzie. Ja położyłem moją dłoń na Polsce, mówi Pan. Nie myślcie, że jesteście małymi, nic nieznaczącymi ludźmi, mówi Pan. Dlatego, że w moich oczach nie jesteście małym, nieważnym narodem. Jesteście źrenicą mojego oka, jesteście moimi umiłowanymi. Jesteście siłą na ziemi i dlatego szatan starał się tak bardzo was zniewolić, bo tak bardzo się was boi. Pan mówi, jesteście wielcy w moich oczach. Jesteście zwycięzcami w moich oczach. Tak jak Hitler został obalony, tak ja obalę bałwochwalstwo, mówi Pan. Ja wzywam to pokolenie, żeby walczyło. Jesteście w mojej armii, mówi Bóg, i nieprzyjaciel będzie jeszcze zaskoczony, dlatego że oto czynię rzecz nową, mówi Bóg. Ja wzbudzę mój lud w Polsce i powstaniecie i staniecie się wojownikami. Stójcie spokojnie i oglądajcie zbawienie Boga, dlatego że wielu z was znajduje się w miejscu wielu trudności. Ale ja wam powiadam, to Morze Czerwone się rozstąpi i zajmiecie swoją ziemię obiecaną, dlatego że ja wywołuję mój lud z niewoli. Ja wywołuję mój lud z tradycji i mówię, Polska jest waszą ziemią obiecaną. Ja robię to dlatego, że was kocham. Ja wprowadzę ten wielki ruch znaków i cudów, bo w kraju powstanie wielka armia ludzi, którzy będą czynić znaki i cuda. To przebudzenie przyjdzie nie tylko do jednego miasta, dlatego że Polska zapłonie dla mnie, mówi Pan. Polska będzie znana jako ogień Europy, będzie miejscem przebudzenia w Europie, ponieważ mój lud wołał do mnie, mówi Pan, nie omijaj nas. Nie chcemy tylko słyszeć o przebudzeniach w innych krajach. Chcemy, żeby Polska także doznała przebudzenia. Ja słyszałem wasze wołanie, mówi Pan, i nadchodzi przebudzenie tak wielkich rozmiarów, takiej jakości, że trudno wam to sobie wyobrazić. Będę pracował z młodymi i starszymi i powołam Jozułów i Kalebów. Ja przychodzę do tego kraju, mówi Pan. Ja przychodzę, żeby dokonać przemiany tego narodu. Dlatego stawcie opór nieprzyjacielowi. Ja szukam takiej armii i to jest ten dzień, aby powstać i powiedzieć: oto jestem, Panie, poślij mnie. Nie tylko bałwochwalstwo upadnie, ale katedry będą pełne ludzi, którzy będą tańczyć i uwielbiać mnie, mówi Bóg. Dlatego, że teraz następują zmiany, warty. Ja pracuję wśród sfer rządowych, mówi Bóg. Patrzcie na przywództwo. Ja sprawię przebudzenie w polskim rządzie, mówi Bóg. Oni skłonią swoje kolana i przyprowadzą naród do Chrystusa, bo nie ma innego imienia, przez które można być zbawionym. Ja zmienię rząd w Polsce. Ja postawię chrześcijan w rządzie i moje imię będzie wywyższone w tym rządzie. Ja zmienię ten naród, ja uzdrowię sytuację ekonomiczną Polski, jeżeli będziecie się modlić. Polska będzie ogniem Europy. Tutaj będzie płonąć ogień przebudzenia i ludzie będą przyjeżdżać z całego świata.
Izajasz 22:22. I położę na jego ramieniu klucz Dawida, i gdy on otworzy, to nikt nie zamknie. Gdy on zamknie, to nikt nie otworzy. Word, I just want to share very quickly a word I had 4 years ago, 5 years ago. Zanim to słowo wam powiem, powiem wam to, co 4-5 lat temu. We were in Zelenogora. To było więcej, 7 prawie. Byliśmy w Zielonej Górze. I was taken up into the above the mountains in the south of Poland. Zostałem wzięty nad szczyty gór południowej Polski. And I was looking down over the nation and I could see the Baltic in the distance. I patrzyłem w dół, także mogłem zobaczyć Bałtyk w oddali. And I saw the country and the forest, but I also saw the rivers. Widziałem lasy, widziałem pola, widziałem też rzeki. I love rivers because I like fishing. Kocham rzeki, lubię łowić ryby. Do you like fishing? Wędkować. And I looked at these rivers. I spojrzałem na rzeki. And suddenly they became rivers of fire. I nagle wypełniły się ogniem, stały się rzekami ognia. And then they began to flood, but like water, but it was the fire was going all over the country in between the rivers. Nagle wszystkie rzeki zaczęły wylewać, także te przestrzenie między rzekami wypełniły się również ogniem. And as I watched this, i gdy patrzyłem na to, it seemed as though there was a million angels above me worshiping. Wyglądało na to, jakby milion aniołów nade mną uwielbiał. One word. Jednym słowem. Freedom. Wolność. Freedom. Wolność. Freedom. Wolność. Freedom over the nation of Poland. Nad polskim narodem. I'll never forget it because it was so extraordinary. I saw the whole of the country. Nie zapomnę tego, bo widziałem na przestrzał jakby cały kraj. I hear weeping. Płakałem. There's a famine in this land. Słyszę płacz. Jest głód nad tą ziemią. This is a time of weeping and sadness. To jest czas szlochania i smutku i bólu. There are so many weeping in their hearts. Jest tak wielu, którzy płaczą w swoich sercach. Because they're being held captive. Ponieważ wpadli w sidła. They're imprisoned and in darkness with no hope. Są w więzieniu bez nadziei na wyjście. There are so many who are hopeless and in despair. Są zdesperowani, są bez nadziei. Because they have no savior. Ponieważ nie mają nikogo, kto by ich uratował. There are so many who no longer have a reason to live. Jest tak wielu, którzy nie mają powodu do życia. For they have no hope and no future. Bo nie mają nadziei i przyszłości. And there are so many who've been conned by the evil one. Jest tak wielu, których zły zniewolił. And they're trapped like a rabbit in a snare. Są jak w sidłach, jak zając w sidłach. And so many are believing a lie. Tak wielu wierzy w kłamstwo. And yet they do not know it. I nie wiedzą nawet o tym. There are so many that are oblivious to their destiny in me. Jest tak wielu, którzy zatracili swoje przeznaczenie we mnie. And they'll never find fulfillment without me. A beze mnie nie znajdą pełni. There are multitudes going to hell. Tłumy idą do piekła. And they've been, so many have been told they're going to heaven. A tak wielu myśli, że zmierzają do nieba. And yet they're not. Ale jednak nie. Yet they are my creative ones whom I love. Ale są ci, których ja stworzyłem. To są ci, których ja stworzyłem, których I kocham. I have heard the cries of this nation and my salvation is coming. Usłyszałem płacz tego narodu i nadchodzi moje zbawienie. I've heard the weeping and the sobbing of this nation in the air. Usłyszałem szloch i zawodzenie tego w powietrzu nad tym krajem. As hearts are melted and wills are being changed in brokenness towards me. Gdy serca będą stapiane i ich wola zostanie zmieniona, ich złamanie nastąpi wobec mnie. For I have already sown the seeds of salvation and revival into the hearts of this nation. Ponieważ wrzuciłem już nasiona przebudzenia i zbawienia w serce tego narodu. And those who are lost and blind, and those who are dying, the rejected and the broken ones. I ci, którzy są ślepi, którzy są zgubieni, ci, którzy umierają, są odrzuceni i złamani. And they will come into my kingdom. Powstaną do mojego królestwa. They will come to me and find my salvation. Powstaną i znajdą moje zbawienie.
And I saw a vision. I saw revivals in schools and universities. So many thousands becoming Christians. Przebudzenie nad szkołami, nad uniwersytetami. Ludzie tysiącami będą przychodzić. And I looked down from above. I spojrzałem w dół. Into front rooms and bedrooms and offices and factories and boardrooms. W pokojach, w domach, w sypialniach, w biurach, w fabrykach, w przejściach, w korytarzach. And I saw shady dealings and hidden sin. Widziałem ukryty grzech, widziałem takie działanie w cieniu. Dishonest deals and crimes in the dark place. Widziałem nieprawość, widziałem przestępstwa. Where sin abounds, czynione w ciemności. Where sin abounds. Widziałem miejsca, gdzie grzech, gdzie zasiedlił się grzech. And I watched tongues of fire coming into those places. I widziałem, jak w te miejsca wpływają języki ognia. And what I saw was the fear of the Lord coming upon the face of sin. I nagle widziałem na twarzach tych grzeszników lęk przed Bogiem, bojaźń Bożą. Of sin and corruption. W tych miejscach korupcji i zepsucia. So many coming out of darkness into light. Tak wielu wyjdzie z ciemności na światło. And I got the words, the Son of Righteousness comes with healing in his wings. I miałem te słowa, Syn Sprawiedliwości przyjdzie z uzdrowieniem na swych skrzydłach. And the Lord says, I will rain down bread from heaven. I Pan mówi, ja dam wam chleb z nieba. For I am the bread of life. Ja jestem chlebem życia. And I'm sending you rain in this season. I dam wam deszcz w tym sezonie. And the ground will yield its crops and the trees their fruit. I drzewa wydadzą swoje owoce, a ziemia swój plon. For there is coming a time of salvation and healing in this nation. Bo nadchodzi czas uzdrowienia i zbawienia dla tego kraju. Such as this nation has never known. Jakiego ten kraj jeszcze nie poznał. For my eyes are searching to and fro, looking for those who say yes. Moje oczy przeszukują cały kraj. I szukają tych ludzi, którzy powiedzą tak. I will obey the call of God on my life. Tak, będę posłuszny w powołaniu Bożemu nad moim życiem. And the coming revival will be a move of my presence. To najbliższe przebudzenie będzie mojej obecności wynikiem. Not a visitation, but a habitation. To nie będą tylko odwiedziny, ale ja zamieszkam. I will be seen in the clouds. Będziecie mnie widzieć w chmurach. And there will be wind and rain and fire. Będzie deszcz i wiatr i ogień. And the people of this nation will know that it's me. A ludzie w tym kraju poznają, że to ja. But so many will say, this is not God. Jednak wielu powie, to nie Pan Bóg. And when you see a shaking and a collapse of the things as they are right now. Będziecie widzieć, jak to, co w tej, jak ten stan rzeczy będzie potrząśnięty i wiele rzeczy upadnie. Know that this is me, for things are about to change. Wiedzcie, że to jestem ja, że to ode mnie, bo rzeczy muszą się zmienić. And I will visit cities and towns and churches and communities. Przyjdę do społeczności, do kościołów, do miejsc, do miast. And all you will do is watch me save and heal. All you would do is watch me save and heal. To, co będziecie widzieć, co będziecie robić, to będziecie widzieć, jak uzdrawiam i zbawiam. You will preach the same, you will worship the same. Będziecie uwielbiać w ten sam sposób i głosić w ten sam sposób. But I will come with my power. Ale ja będę w waszych sercach i w ich sercach. And there will be fire and wind, and people say, "What is it?" Just like at Pentecost. Będzie szum wiatru i języki ognia. Ludzie będą pytać, jak za dni Zielonych Świąt, za dnia Zielonych Świąt, cóż to takiego jest? And it is then that the prophets will point this nation to Jesus. I powstaną prorocy, którzy będą wskazywać na Jezusa i będą prowadzić ludzi tego kraju do Jezusa. So many will come, there will be queues of those wanting Jesus. Tak wielu przyjdzie, że będą kolejki ludzi, którzy będą chcieli poznać Jezusa. Turning away from religion to relationship. Będą odwracać się od religii do więzi, do relacji. For I want you to know that I am the Lord of the harvest. Bo chcę, żebyście wiedzieli, ja jestem Panem żniwa. This is a new season called the wind of change. To jest nowy sezon, to jest wiatr przemiany. For I am the God that calls the things that are not as though they are. Ja jestem Bogiem, który powołuje do bytu rzeczy, których nie ma. I am the God that calls the things that don't exist as though they do. Powołuje je te rzeczy, których nie ma, tak jakby już były. And this is a season where I'm making the impossible possible. To jest sezon, w którym uczynię rzeczy niemożliwe możliwymi.
I will open up the impossible doors into your destiny. I otworzę te niemożliwe drzwi przed waszym przeznaczeniem. Great and effectual doors will open up for you, unfold before you. Te drzwi odsłonię, które są skuteczne. I'm calling the church into a place of government. Powołuję Kościół do miejsca rządu. Zarządzania. David had it in his heart to build the temple. Dawid miał w sercu, aby zbudować świątynię. But I could have chosen a building company or an architect. Ale ja wybiorę te poszczególnych architektów. But I chose a man. Ja wybiorę ludzi. And I choose you. I wybrałem was. What is in your heart? What is the dream that I've given you? Jakie jest marzenie, które włożyłem w twoje serce? For I want to live out the dream that I have for you through you. Ja chcę żyć w tobie moim marzeniem. What has been prophesied over you? Jakie słowo prorocze jest nad tobą? What are the dreams that I've given you from my heart and the visions? Jakie wizje i sny dałem ci wprost do twojego serca ode mnie? Even when you were a child. Nawet kiedy byłeś dzieckiem. Will you embrace the prophetic words and make them your own? Czy zawłaszczysz słowa prorocze, które ja tobie dałem? And make a choice to walk in them because I'm going to strengthen your hand. Czy wybierzesz, aby chodzić w tym? For I believe in who you are. Ja wierzę w to, kim ty jesteś. I created you to be my people. Stworzyłem was, abyście byli moim ludem. You are my very body. Jesteście moim ciałem. And many of you said you've got the wrong person, God. Wielu z was mówi, ale to nie ja jestem niewłaściwą osobą. And you've never embraced the destiny that I have for you. I nigdy nie przyjąłeś przeznaczenia, jakie ja przed tobą kładę. Many have given up. Many are still longing. Wielu ciągle marzy. Wielu ciągle nie przyjęło tego. The words that I spoke to you are yours. Ale słowa, które do was powiedziałem, they belong są to wasze, you. Należą do was. They will not return to me without having accomplished everything. I nie wrócą do mnie puste. Wykonają to, z czym je posłałem. So embrace the words that I've given you. Więc przyjmijcie słowa, które wam mówię. For I have chosen you. You are my chosen people. Bo wybrałem was. Jesteście moimi wybranymi ludźmi. For this is a new beginning, a new season. To jest nowy sezon, nowy początek. For I'm making a way for you. I ja czynię drogę przed wami. My sons, to rise up in the destiny that you have. Moi synowie, powstańcie do swojego przeznaczenia. Will you seek my face and seek my promise in this season? Czy zobaczycie moje obietnice i będziecie szukać mojej twarzy w tym czasie? A season of change and metamorphosis. To jest sezon zmiany, metamorfozy. For I'm calling you to be oaks of righteousness. Ja was wzywam, abyście byli dębami sprawiedliwości. A planting of the Lord for the display of my splendor. Zasadzonymi na chwałę Pana. So know today. Wiedzcie dzisiaj. That I am with you. Rise up and take my hand. Że jestem z wami. Powstańcie i uchwyćcie moją dłoń. For yours, you will see my work and my power manifest in this nation. Bo zobaczycie moje dzieła, manifestacje mojej pracy w tym narodzie. Will you humble yourselves and pray and seek my face? Czy ukorzycie się, aby szukać mojej twarzy? And turn from your wicked ways. I odwrócicie się od swoich złych dróg. For I not only want to heal the nation, but I want to heal the land. Bo nie tylko chcę naród uzdrowić, ale całą ziemię, waszą ziemię. And the bloodshed. I ten cały przelew krwi chcę uzdrowić. And bring salvation to the land. Chcę przynieść zbawienie ziemi. I want to heal the soul of Poland, the heart of Poland. Chcę uzdrowić serce Polski. O Poland, how I love you. Jak bardzo kocham cię. How I delight in you. Jak cieszę się tobą. You are my people. Rozkoszuję się tobą. Jesteście moimi ludźmi. My face is shining upon you. Moja twarz rozpromienia się It's nad wami. It's time of sunshine. And blessing. To jest czas błogosławieństwa, promieni słońca. And today, i dzisiaj, my face is shining upon you. Moja twarz rozpromienia się nad wami. With my affection and love. Z całym moim zaangażowaniem i miłością nad wami. In 1989, did you expect me to bring freedom so quickly? Czy w 89 spodziewaliście się, że tak szybko przyniosę wolność? Was it not fast and miraculous? Czy nie było to szybkie, czy nie było to cudowne? Begin to expect and pray for revival. Oczekujcie i módlcie się o przebudzenie. For transformation and reformation are coming. O transformację i o reformację, która nadchodzi. And I'm raising up reformers in your nation. Podnoszę tych, którzy są reformatorami w waszym kraju. Who will come? Przyjdą into a place of prominence. Do miejsca znaczenia, wejdą w miejsce znaczenia i będą mieli głos w tym kraju. Kingdom builders.
ci, którzy będą budować królestwo. I'm raising up prophets in this land who will speak into the highest places. Podnoszę proroków, którzy będą przemawiać w najbardziej wpływowych miejscach. There is a move of my love that's going to touch millions. To poruszenie mojej miłości, która dotknie miliony. I'm going to raise up people who will change the generations in this country. Powstaną ludzie, którzy zmienią pokolenia, które nadchodzą. Passionate believers. Wierzący z pasją. Who will bring trains and transformation. Którzy byli wyćwiczeni i przetransformowani. Will you put your hand in my hand? Czy włożysz swoją rękę w moją dłoń? And allow me to lead you. I pozwolisz, abym cię prowadził. Out into all that I have for you. Do wszystkiego tego, co przygotowałem dla ciebie. Amen. Not thy power nor thy might, but by my spirit, says the Lord. Nie dzięki mocy, nie dzięki sile, ale dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan. Mam na imię Zbyszek, chciałem się z wami podzielić wizją, jaką Bóg przekazał mi jakiś czas temu na temat Polski. To, co się będzie działo w 2016 roku tutaj u nas. Zobaczyłem Polskę, jak cała, dosłownie cała płonęła w ogniu. Był to Boży ogień, który wypalał to bałwochwalstwo, to co wróg zasiał w tym kraju i on to wszystko jakby, wiecie, wypalił. I wtedy zaczęło się niesamowite przebudzenie tutaj w naszym kraju. Przyszło takie rozdzielenie, wiecie, kto jest za Bogiem, kto jest przeciwko Bogu. Nie wiem, jak to jeszcze się stanie, ale było to coś niesamowitego i nie było już rozdzielenia na denominacje, nie było rozdzielenia na jakieś, wiecie, dogmaty, to co diabeł zasiał. Ale przyszło takie oczyszczenie i wypłowienie tego wszystkiego. Byłeś albo z Bogiem, albo przeciwko niemu. Wiecie, i uzdrowienia, i uwolnienia to było coś bardzo normalnego, powszedniego. To było coś cudownego, jak ludzie mogli się spotykać razem na ulicy bez jakiegoś planu i zapowiedzi, uwielbiać Pana. Wszędzie, dosłownie wszędzie mówiło się o Bogu. Wszędzie to będzie. Tego nie można opisać. To jest tak cudowne, że aż nie można tego wypowiedzieć z ludzkimi słowami. Ale wraz z tym cudownym nawiedzeniem Bożym przyszło prześladowanie. Wielu ludzi powiedziało, że to nie jest z Boga, że to jest po prostu, że tak Bóg nie działa. I przyszło prześladowanie. Prześladowanie, jakiego jeszcze na tej ziemi nie było ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa. Dlatego ten czas, który teraz jest, musimy poświęcić na to, by się oczyścić, by zaniechać tych rzeczy, które Bogu się nie podobają, by odwrócić się od swoich starych dróg, by zrzucić z siebie ciężary, grzechy i patrzeć na Jezusa i przyjść do Jego tronu łaski. When the worship started, kiedy uwielbienie się zaczęło, the Lord gave me a word. Pan dał mi słowo. I started to type it out. I zacząłem sobie pisać. And I hope you can hear me good. Mam nadzieję, że mnie słyszysz dobrze. The word of the Lord right now at this moment. I słowo Pana w tym momencie, w tej chwili. The uprising of Warsaw was only the beginning. Jest takie, powstanie warszawskie to był tylko początek. It is time for another uprising. Nadszedł czas na kolejne powstanie.
But this will affect the supernatural realm. Ale to dotknie ponadnaturalnego wymiaru. As well as the natural. Podobnie jak naturalnego. The people of God will arise. Powstanie Boży lud. As an army that will be so strong. Jako armia, która będzie tak silna. In the perfect plan and will of the Lord. W doskonałej woli i planie Pana. So strong that its very spiritual determination. Tak silna, że w swojej duchowej determinacji. Is going to alarm the very spirits on the lands. Zaalarmuje duchy ziemi. Of Poland. Polski. That thought to keep a people down. Które sądziły, że trzymają ludzi. In poverty. W ubóstwie. Unworthiness. Poczuciu braku wartości. And with no vision for the future generations. I braku wizji dla kolejnego pokolenia. And this darkness will sound an alarm. I ta ciemność wyda dźwięk alarmu. But know that the Lord is with you. Ale wiedzcie, że Pan jest z wami. And the enemy will know. I wróg będzie wiedział. This is the very time they have been afraid would come. Że to jest ten czas, którego tak bardzo się obawiali i on nadchodzi. For the darkness today is to fall before your light. Ponieważ ta ciemność dzisiaj upadnie przed waszym światłem. And that light is God's kingdom in you. I to jest Boże Królestwo w was. Today, as in that time of the uprising, dzisiaj tak jak w czasie powstania, against a national evil, przeciwko wrogowi narodowemu, the Lord says, Pan mówi, this Polish people, lud polski, will fight for Poland, będzie walczył za Polskę, and for its destiny, i za jej przeznaczenie. The time of fighting to defend others is in the past. Czas walki za innych już minął. There is a barbarian warrior, jest taka wojna barbarzyńska, that will now arise in my people of Poland, która powstanie w moim ludzie w Polsce, and they will succeed in all these plans, i wszystkie plany się powiodą, that I am giving to the true leaders of this country. Które daje prawdziwym przywódcom tego kraju. True God-ordained leaders of the pulpit. Wybrani przez Boga liderzy na scenie. God-ordained leaders of business ministries. Również biznesu i posługi. And the true leaders of this government. I tego rządu. Leaders who will build my kingdom, says the Lord, and not their own. Liderów, którzy będą budować moje królestwo, mówi Pan, a nie swoje własne. My people of my heart. Ludzie według mojego serca. Rise up and do all that I have written in the book of destiny for Poland. Wstańcie i róbcie wszystko, co zapisałem w księdze przeznaczenia dla Polski. Take command as fathers of the generations. Weźcie, przejmijcie przywództwo jako ojcowie tego pokolenia. I, the Lord, will show you the true apostles. I pokażę wam prawdziwych that will rise into my hands, apostołów, którzy powstaną pod moją ręką. With the declarations of my intentions. I będą znali moje intencje. For a people who are to pursue the land. Dla tych ludzi, którzy zajmą ziemię, pójdą za ziemią. That is now groaning. Którzy teraz wołają. For the sons and daughters of the Most High God. Ziemi, która woła o synów i córki Najwyższego Boga. To take ownership. Żeby wzięli ją w dziedzictwo. No longer wait. Nie czekajcie już. For someone else to rise up. Aby powstał ktoś inny. And do the miracles of heaven on this earth. I uczynił cuda nieba na tej ziemi. You must now decide to do it. Musicie teraz zdecydować, aby to zrobić. To do the impossible. Żeby uczynić niemożliwe. For I am the God of this land. Bo ja jestem Bogiem tej ziemi. My spirit will have freedom on this land. I mój duch będzie miał wolność na tej ziemi. In this land that I have created for my son to inherit. Tej ziemi, którą stworzyłem na dziedzictwo mojego syna. Close the doors on the past. Zamknijcie drzwi dla przeszłości. Come out of hiding. I wyjdźcie z ukrycia. Let the world know. Niech świat wie. That I am in Poland to stay, says the Lord. Że przychodzę do Polski. Jestem w Polsce, aby zostać tutaj. Yes, to dwell in a land. Aby zostać, zamieszkać w tej ziemi. That is being rededicated to my heart. Która została oddana ponownie mojemu sercu. To my hands. W moje ręce. And to my perfect plan. I mojemu doskonałemu planowi. The power that is in you. Moc, która jest w was. And supporting you is greater than you know. I ta moc, która was wspiera, jest większa niż wiecie. As you think in your heart. Jak myślicie w swoim sercu. So are you. Tacy jesteście. In this time. I w tym czasie. Do not do as the spies of the 12 tribes. Nie postępujcie jak szpiegowie 12 plemion. That doubted in the days of Moses. Którzy w dniach Mojżesza zwątpili. They believed they were grasshoppers in their own eyes.
Oni myśleli, że są takimi konikami polnymi w swoich własnych oczach. And the enemy of their destinies agreed with that statement. I z tym stwierdzeniem zgodził się wróg ich przeznaczenia. You are more than conquerors. Jesteście bardziej niż zwycięzcy. Poland, walk in this. Polsko, chodź w tym. Walk in victory. Chodź w zwycięstwie. Prepare now. Przygotuj się teraz. To make history. Aby tworzyć historię. That the King of Kings will not have to wait. Aby Król Królów nie musiał czekać. For the day of his return. Aby w dniu swojego powrotu. To come to this land. Przyszedł do tej ziemi. For the Lord would come now. Bo Pan przyjdzie teraz. And one day. I pewnego dnia, as you declare this activity national, kiedy ogłosicie te wydarzenia ogólnopolsko, the walls of Jericho, Pan mówi, że mury Jerycha, that would try to hold you in, które starały się was odgrodzić, trzymać wewnątrz, from the outside realm, z tego, co jest na zewnątrz, will come down, upadną. And you will know, says the Lord. I wy będziecie wiedzieć, mówi Pan. The next event of this type will be outside. Że następne wydarzenie tego rodzaju będzie na zewnątrz. With no walls to contain the national sound. Aby żadne mury nie ograniczały dźwięku narodowego. Become a national people. Staniecie się ludźmi tego narodu. Tribes that are family. Staniecie się plemionami, które są rodziną. For just as he spoke earlier. Tak jak on wcześniej mówił. It is warriors. Jesteście wojownikami. It's a warrior mentality. To jest mentalność wojownika. And you have the angels of heaven. I macie aniołów z nieba. You have the angel of Poland. Macie anioła Polski. You have the lion of Judah. Macie lwa Judy. Poland, get back your roar. Polska, odzyskaj swój ryk. It is important now. To jest ważne teraz. And just one word to the man. I jeszcze jedno słowo dla mężczyzn. This is something the Lord showed me, okay? To jest to, co Pan mi pokazał. An army does not fight in its bare feet. Armia nie walczy na bosaka. It fights with its shoes to dig in. Walczy w butach. I mean, you have bare feet today, that's okay. Dzisiaj macie bose stopy, to nie szkodzi. But if you're willing to leave the base. Ale jeżeli chcecie wyjść z bazy battle, i być na polu bitwy na zewnątrz, combat, potrzebujecie butów wojennych, in, które mogą wkopać się. That's part of your armor. To jest część waszej zbroi. The Lord is trying to raise something here right now. Pan próbuje coś wzbudzić tutaj. You have young prophets, macie młodych proroków, you have apostles, macie apostołów, you have generations, macie pokolenia, you have spiritual fathers, spiritual mothers. Macie matki duchowe i ojców duchowych. It's time to rise. Jest czas, aby powstać. And the word of the Lord, i słowo Pana now, teraz without delay, bez zwłoki do your destiny, czyńcie swoją przyszłość, Jesus, swoje przeznaczenie w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. The nation Poland, you know, nation Poland, that you pray for the nation. There will be crisis there. The crisis will start any moment from now. You just start just in a funny way. Poland. It will be coming between, within internal crisis, and they will begin to wrestle what happened, this, that. It will drag. They should pray for the nation. You know, there was a time I talk of this Poland nation. Let's pray for that. Because I was saying 16. I say, what is 16? They need the war 16. I try to know what is this. But I was there to see Poland, a nation. Pray for the nation. Very, very important.